Cześć i czołem! Dzisiaj będziemy specjalnie dla Was testować pierniczki. Pierniczki pomaluj z Primarta. Pierniczki są znalezione gdzie? Biedronka. Biedronka. Biedronka wypuściła takie pierniczki. Są pierniczki typowo świąteczne. Znaczy może nie ma znaczku, ale znalezione w każdym momencie w Biedronce. Za bodajże 8 zł 7,99. Dzisiaj testują z nami pierniczki Karol i nowa osoba, czyli Maciek. Maciek i Karol będą malować te pierniczki. Najpierw proponuję rozłożyć te pierniczki, czy one są wszystkie całe, ponieważ to jest dla mnie ważne, czy te pierniczki nie są połamane. Mamy tych pierniczków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. To nie same myśliwa są. Siedem. Osiem, już widzę, że są uszczerbki na zdrowiu. Miał być 10, no jest 10. Jest 10 sztuk? No i plus jeden gratisie chyba. Czyli mamy 10 sztuk plus jeden połamaniec. Jak ten połamaniec wygląda? Bardzo połamany? Nie, bardzo połamany. No to pany, wyciągamy teraz pisaki i dekorujemy. Wielkie otwarcie, nie? Ale. Mamy kolorów 4. Maciek zna wszystkie 4 kolory, więc powie, jakie są. Zielony, żółty, czerwony. I? Biały. No brawo, myślałem, że 4 koloru zapomniałeś. Więc kolorujemy, panowie. Najpierw może smakujemy, jak to smakuje w ogóle? Jak to smakuje? No bardzo. Operator też chce. No słodka. Słodki lukier. Mhm. Maciek? Takie. Czemu takie o? Bo niedobre. Karol poszedł w piękne zielone kolory. A Maciek? Czerwień, Maciek czerwień. To będzie chyba diabołek, a nie... Ej, swoją drogą była taka bajka z takimi piernikami. Chyba z takimi osobami, nie? W których to bajce był taki, taka, w Szreku? Nie, no Szreku. W Szreku, to on się nazywał Ciastek. Ciastek też był połamany, chyba w trzeciej części, więc tego gościa nazwiemy Ciastek, dobra? Może być Ciastek? Będzie. To będzie mój ziomek. Ej, a tym lepiszczem nie da się mu skleić tej głowy? Zobacz. Nie no Karol, jaka inwencja twórcza, no ja cię nie mogę. Ja bym proponował jeszcze temu pierniczkowi sukienkę dorobić. Maciek poszedł w tradycyjną biel. Klejcie? No to pokaż, zobaczymy czy się da skleić tego piernika. Ty, naprawiłeś ciastka. Ja cię nie mogę. Maciek, inwencja twórcza, pokaż tego pierniczka. No weź go tak z ręki. Dziabni. Stary. Naprawiony. Dobry bajer. Dla dzieci jest, myślę, że fajny. Karol, Maciek, jak byśmy ocenili te pierniczki w skali od 1 do 10? 0. Wiesz co, Maciek, nie przesadzaj. Ja bym dał solidną 9. Dla dzieci zabawa, fajna. Dla dzieci zabawa rewelacyjna. Przynajmniej tak się wydaje. A tam na opakowaniu nie ma jakichś wzorów, żeby podejrzeć sobie? Pokaż, Maciek. No, opakowanie jest. Maciek, mam nadzieję, że zmieniłeś tą, to 0 na 10. No, zmieniłem. Ale bajer. Jest jakiś różowy kolor? Nie jest. Ja będę też robił tego tutaj tą panią piernikową, jeżeli mogę. Mhm. A tu robię jakieś. Mhm. Aha. Jak mogę robić, jak to jest zatkane? Karol już, widzę, kurczę, ozdoby, inwencja twórcza poszła w ruch. Maciek robi piłkarza z koreczkami. No, chyba tak. Jak to tutaj... To są widzę. To będzie pani piernikowa. Ciastek będzie miał przyjaciółkę. Dałbyś mi czerwony. A gdzie jest ciastek? A tam jest sklejony ciastek. Ja mu też trzeba coś dorysować. Nie, ciastka zrób takie jak był w Szreku. Jaki był? Nie pamiętam. Biała wódka była chyba.
Na pewno. On miał te guziczki. I nie mamy fioletowego, więc nie będzie ciastek. On miał guziczki, dwa fioletowe. Ciastek miał guziczki? No. Zawsze płakał, żeby nie guziczki. Ja tej bajki nie pamiętam. No jak się zdarzy, to oglądam. Nie wiem, czemu. Mhm. Pani Mikołajowej zrobimy jeszcze nie kotylion, tylko jak to się nazywa? Kurde, nie mam takiego daru, żeby to tak ładnie przeozdobić, ale... Weź daj ten biały. Usta też były czerwone. Właśnie, zrobimy biało-czerwonego. Usta czerwone, no został i jeszcze białe. Hej, Maciek, daj białego. No, ja tu miałem zrobić flagę Polski. Powiem wam, że wam to lepiej idzie. Jak go nazwiesz? To jest taki bardziej Pedzio, bo ma włosy dłuższe. Pedzio, to jest piernik Pedzio. Jeszcze mu koszulkę trzeba dorobić. Dawaj koszulkę. Zieloną. Nie, no powiem wam, zabawa przednia, nie mówcie, że nie, bo jest fajnie. Staram się to zabawa dotyczyć. Trzeba na krok, mają znaczyć na OK. Ej, mam dla was pomysł, zadanie. Bierzcie teraz po jednym pierniku i przeozdabianie, wypełnianie tych wszystkich pól na czas. Ja biorę czerwony. Ja biorę zielony. Dobra. Zaczekajcie, pozakręcajcie to wszystko. Czekajcie. O, dobry smak. Ale czekajcie, to zróbmy tak, że guziki muszą być innego koloru i usta muszą być innego koloru, czyli bierzcie po dwa pisaki. Oczy też? Oczy i usta tego samego, a guziki innego, dobra? No. 3, 4. Hej, ale estetyka też ogląda. No i wygrał? Ej, wiesz co? Teoretycznie wygrał Karol, ale... To jest twarz. O, obcy ósemka. Mi to przypomina tego, jakiegoś stworka z, dobra, ze Scooby-Doo. Ja chcę go skosztować. Kosztujemy? No, tylko napełnię go trochę. Ja ze swojego skosztuję. Ja też ze swojego skosztuję pana. Ja jestem gomelowy, bo pan... Nie, jest suchy przez te. Ej. Jeżeli chodzi o... Pierniki są dobre. Pierniki, pomimo tego, że był jeden złamany, dałbym solidną 9, bo naprawdę piernik jest perfekto. Fajne są te... nie... Pisaki? Pisaki, no właśnie. Nikam fajne smak dają. Ej. Nie patrzę. Nie mów, że mu pintola dorysujesz. Ja swojego... Kurde. Ja już swojego Jasia zjadłem. Jasiu? Jasiu. Poszło. Szczęśliwa rodzinka, musi być. Ej, podtekst erotyczny, jak nic. Jeszcze mu tutuś uciekło. Patrz, tu będzie dobre. No. Jesteś, Karol, zboczony. Po prostu jesteś zboczów i tyle. To co, panowie, ozdabiamy resztę? Można. Tylko już nie z podtekstami erotycznymi. Tylko normalnie. No, bo te pierniki mają wytrzymać do świąt. Zobaczymy, jak się złączą. Nie łączmy tych pierników. One są takie ładne. No weź, Karol. Popsułeś wszystko. Jak po wypadku samochodowym. Zaraz ci pokażę, który będzie po wypadku samochodowym. To jest piernik po wypadku samochodowym. No.
Ty, Mikołaja by zrobił. Dobra, to robicie Mikołaja. Właśnie, Mikołaja by zrobił. A to nie, to ja zrobię elfa. Jak ty robisz Mikołaja, to zrobię elfa. Dobra, to ja robię aniołka. No, i najlepiej. Dobra, i to zieloną czapkę mu trzeba zrobić. Jaka mu czapkę zrobię? Ej, zaczekaj, obwódki. Dobra, to ja mu zrobię żółty. Ej, jak zrobić aniołka? Mnie się nie podaje. Skrzydełka mu zrobię. To chyba z tyłu. Bo coś mi nie wyszedł ten elf. Ej, nawet ten lukier dobry jest. No, ten lukier jest zajebisty. Macie, ty jesz wszystko, co słodkie. Dla ciebie nawet cukier jest zarąbisty, bo jest słodki. Nie, no, zależy jaki. Królewski. No, lepiej. Ej, Karol, szacun. Naprawdę szacun. Powiem ci, wyszło ci to. Pokaż Mikołaja. Jeszcze nogi, ten, teraz będą ręce jeszcze. Szacun, naprawdę szacun. Ej, tego likieru tutaj, tym pisaku jest od cholery. Patrzcie, już w ogóle zielonego użyliśmy, a tego... Tego śmiało bym patrzył na czerwony. Czerwony przecież wszędzie próbował. Jest Mikołaj, Mikołaj, nazwij go. Mikołaj. Cześć, ale tak, jeszcze pijacki den, musi mieć nos. Ja zrobię pirata ze Karaibów. Nie, ja zrobię Jacka ze Sparrow. Jacka czy Jacka? Jacek. Jacek ze Sparrow. Ej, patrz. Czekaj. Patrz, jaki wysoki. Czekaj, ile się da tak zrobić wysoki. Ej, nie rób mu takiego wysokiego nosa. Ej, to ja temu elfowi uszy zrobię. Tak? A, leci mu nos! I weźcie, dajcie mi tam czerwony. Może robię takie tego. Ostatni. Zobacz, ile jeszcze zostało tego likieru. Lukru, nie likieru. Likier to możemy wypić. Kurde, dobry ten. Nawet z tym barwnikiem jest dobry. Ej, ty zaczekaj. Nie, no dobra, słodkie. A ja myślę, że jakby to się robiło bardzo powoli i estetycznie, to by bardzo ładne pierniki z tego wyszły. Olu mu nos zrobiłem. Takie... Trzeba cały likier, Boże, lukier zużyć. Mamy pierniki jeszcze na górze do pieczenia. Więc może zostać. Duch, Ghost! Widzisz to? Nie, Boże, widzisz mnie, jak grzmisz. Czyli co, pokażmy wszystkie pierniki, weźmy je, to złączmy w jedną rodzinę. Szkoda, że ten pierwszy mi zużyłem. Ładny był. Nie, no mój pierwszy też był ładny. Nie, tego go zjadłem. Czyli tak, pierniki pomaluj. Jest. Można je znaleźć w Biedronce. Nie są one tak ładne jak tutaj na opakowaniu, ale co wina leży po naszej stronie, bo... No bo nie umiemy malować. Kiedyś się nauczymy. Ale jeżeli chodzi o całość, jeżeli chodzi o moją osobę, daję 9 na 10. Dla dzieci świetna zabawa. Karol? Mogłoby być tych pierników trochę więcej. Zauważ, patrz, ile tego zostało. Masz no tak, to prawda. Mogło być tak więcej tego trochę. W sumie szkoda, że nie zważyliśmy, ile jest faktycznie rzeczywistej masy tego, ale pewnie nie piszę. Myślę, że się zgadza. 211. Ale jest tak, 135 gram ciastek, 76 gram pisaków cukrowych. Szkoda, że go nie sprawdziliśmy. No, to fakt. Ale myślę, że następnym razem się zgadza. Szkoda, że nie ma 8,7 mogę dać. 8,7 na 10. Maciek, ile dajesz? Nie wiem, jakby było jeszcze jakiś inny kształt pierników, to by było ale 9 na 10. Ale zobacz tylko tak sobie... A tak to 8? 8 na 10. Zobacz, 8 na 10. Ile produktów jest jeden, drugi, trzeci, czyli szczerze nie jest zbyt zdrowe dla dzieci. Ale w tych piernikach? Herbatniki korzenne, patrz ile jest tego. A to jest herbatniki. No ale patrz,
E322, E471 i E500. Mamy substancję spulchniającą. Tylko trzeba by było doczytać, co to w ogóle jest ta substancja spulchniająca, bo my też dajemy proszek do pieczenia do ciast i w późniejszym po prostu... No, bardzo masz ile te 100 gram ma kalorii. To jest podstawa też. No. Oja. 402 kalorie. No to sorry, na 100 gram. No ale nie jesz pierników jak frytki czy obiad w domu, tylko po prostu pierniki dekorujesz i jesz sobie jednego. I ci się odechciało. No i ta dekoracja chyba z tych pierników jest bardziej dla fanu, nie? Niż po prostu interesowanie się, ten piernik ma tak naprawdę kalorii. Lukier to jest sam cukier i jeżeli zalukrujesz cały piernik, to po prostu on... No. Będzie otoczony w cukrze, czyli te kalorie po prostu będą, nie? Jeszcze więcej. No. To co panowie, kończymy, nie? Można. Jutro chyba pieczemy pierniki, tak? Taki stary mikrofon. To cześć!